fire coming at me. Hej kochani, dzień dobry, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Otworzymy razem paczkę. Tutaj są zakupy dla domu. Jest to chemia z Niemiec i różne słodycze. Ja słuchajcie, wiecie, że bardzo lubię różne tego typu produkty kupować właśnie w tym pięknym kraju, u naszych sąsiadów, ale nie można teraz się przemieszczać i pojechać na zakupy, więc zamówiłam sobie małe co nieco przez internet. Ja mam, słuchajcie, taką zasadę, że jak kupuję niemieckie produkty właśnie przez Nata, głównie przez Allegro, bo teraz mam wysyłkę darmową w tej opcji Smart, to wybieram różnych sprzedawców, żeby sprawiedliwie każdemu dać zarobić. Po prostu tak mam. Także nawet jak jestem bardzo zadowolona z jakiegoś sprzedawcy, to potem wybieram innego. I już wam pokazuję, co kupiłam. Ojejku, to jest w ogóle strasznie, strasznie ciężkie. I w ogóle to, powiem wam szczerze, dawno nie nagrywam takiego odcinka i nawet zastanawiałam się, czy w ogóle go nagrywać. I pytałam was na Insta i 98% zagłosowało w ankiecie, że tak, że mam nagrać. Także słuchajcie, zobaczymy, co to jest ciekawego i w późniejszych moich filmach, pewnie głównie we vlogach, będzie informacja o tym, czy te produkty u mnie się sprawdziły, bo prawie wszystkie to są nowości. Tutaj mamy coś tak fajnie zapakowane i to są chyba chusteczki zapachowe do suszarki. Tak, uwielbiam. To jest na przykład produkt, którego u nas nie kupicie w sklepach. Ładnie pachnie. To jest Fresh Breeze z drogerii DM, w której normalnie zrobiłabym zakupy, ale jest jak jest. Wcześniej kupowałam te chusteczki Lenor i jeżeli ktoś nie wie, to są takie suche chusteczki, których używamy właśnie podczas suszenia ubrań w suszarce wełnowej. Tudzież możemy sobie powkładać po takiej chusteczce do szuflad z bielizną, ze skarpetami i przez długi czas mamy przepiękny zapach, więc to jest naprawdę niedrogi, fajny sposób na to, żeby mieć piękny zapach w takich miejscach, w których no nie zawsze cudnie pachnie, jak długo te rzeczy tam leżą, więc bardzo wam polecam tego typu chustki. Kupiłam też tutaj trochę jedzenia niemieckiego i takie zdrowe chrupeczki, takie jakby mini flipsy. Nie wiem, co to jest napisane, no nie znam niestety, słuchajcie, niemieckiego, ale wiem, że one są z marchewki i z kukurydzy, także zobaczymy, zjemy i zobaczymy. Nie wszystko tutaj będzie takie super zdrowe, no dobra, to już mamy puste. Kolejna rzecz to są tabletki eko do zmywarki. Ja powiem wam, używam na zmianę tych kapsułek takich tradycyjnych z tymi eko. Chciałabym używać tylko eko, ale one nie mają tej mocy, co taka zwykła, tradycyjna chemia, tak zwana potocznie. I tutaj mamy 30 kapsułek. Nie mam, słuchajcie, tutaj rachunku, ale ile one? One nie były wcale takie, słuchajcie, super tanie. Nie pamiętam, ile one kosztowały, ale właśnie, co też jest ciekawe, to te rzeczy, jak zamawiałam przez Neta, to ceny tych produktów, które ja znam właśnie z zakupów w Niemczech, były nieznacznie wyższe, więc naprawdę ta przebitka nie była jakaś szałowa i dlatego też się zdecydowałam na te zakupy. Więc zobaczymy, jak się sprawdzą te kapsułki. Jeżeli chodzi o te kapsułki eko naturalne, to ja mam przerobione wszystko. Mam Frosza przerobionego, Ludwig, jeżeli chodzi o te dostępne u nas, i różne inne eko właśnie kupowane przez internet. I najfajniejsze jak dotychczas były takie tabletki włoskiej firmy, które też odkryłam na Allegro u jakiegoś sprzedawcy. Przyszło moje dziecko po picie. Myślałam, że to dlatego, że usłyszało szelest. Nie? Ale zobacz, Oliwka, tutaj mamy ekologiczne i mamy czekoladki Ritter Sport z rumem. Nie wiem, kochani, czy je znacie, ale to jest takie dobre. Testujemy od razu. A co chcesz przetestować najpierw? Rum. Rum. Ja nie wiem, czy to dzieci powinny jeść takie rzeczy. Dalej, jakie mam nagrać? Możesz powąchać. No nie wiem. Bardzo dawno ich nie jadłam. W ogóle Ritter Sport... To mi się... No nie, nie jest tego, bo to pachnie alkoholem. Czym? Klejem. Ja tu nie czuję kleju, ty czuję ruch. Jak się jeździ do Niemiec na zakupy i pewnie moi widzowie z Niemiec teraz się ze mnie śmieją, to dla mnie powrót bez żelków Haribo i czekoladek Ritter Sport to tak jakby mnie tam w ogóle nie było. Słodycze pit.
Znaczy, to na dzień jest takie bardzo lekkie, jak chmurka. I jak jesz taki słodycz, to nie masz takiego uczucia, takiej ciężkości, że to jest za słodkie, za tłuste i tak dalej. Zjedzone. Mam nadzieję, że nie mam czekolady na jedynce. Przepyszna, naprawdę polecam. I teraz, pomadki ochronne firmy Balea, czyli to jest marka własna właśnie tej drogerii DM. I mamy tak, Magical Team, mamy Tropical Vibes i mamy Intensive. Ja teraz kończę pomadkę o smaku, zapachu białej czekolady, właśnie Balea. Ona bardzo fajnie nawilża. One są niedrogie i naprawdę świetnie działają, więc też mogę wam je z czystym sumieniem polecić. To wszystko jest zapakowane. Oliwka, coś dla ciebie akurat. Kto zna kawę i te takie proszki do zrobienia szejka z mleka smakowego? Oliwia ma truskawkowe, jeszcze kończy, które było kupione w Hamburgu chyba, jak byliśmy. I teraz wanilia. Kupiłam wanilię. Cieszysz się? No. Mi się to na maksa kojarzy z dzieciństwem, wam kiedyś już o tym opowiadałam, chyba zresztą przy okazji tamtych zakupów, że ta marka Kaba i właśnie te proszki smakowe kojarzą mi się z tymi czasami, kiedy byłam małą dziewczynką. I co niedzielę rodzice, głównie mama, chodzili na rynek w Gdańsku Wrzeszczu na zakupy i tam było takie stoisko z niemieckimi produktami. No i właśnie czasami jak było to mleko smakowe Kaba, to było kupowane. I tutaj oryginalna tak zwana czekolada z okienkiem. Kurczę, to miał być hol domowy, a tu widzę prawie samo jedzenie jak na razie. Dobra, zaraz będą też rzeczy dla domu chemiczne. Teraz mamy tutaj Softlan, to jest mój ulubiony płyn do płukania. W sumie mam dwa, które lubię, niemieckie. Ten i ten taki z misiem. Nie wiem, jak on się nazywa. I tym razem zapach kwitnące drzewo wiśni, tak to się nazywa? Och jejku, jak to pachnie. Cudne, cudne. To przyszła moja asystentka, Oliwia. No i właśnie o to mi chodziło z tym misiem. Ta chemia kupiona, oryginalnie niemiecka, jest bardziej intensywna, jeżeli chodzi o działanie i zapach, ale o tym już wszyscy wiemy, a jeżeli ktoś nie wie, no to właśnie się dowiedział. Dlatego ja lubię po prostu stamtąd tego typu produkty. O Jezu, jak to pachnie. Tak luksusowo, taki zapach kaszmiru. Bardzo ładny, bardzo fajny. Ten jest taki bardziej elegancki, dystyngowany, a ten wiśniowy taki bardziej kojarzy się z wiosną, kwiatowy, też fajny. I kupiłam płyn do kąpieli, do zrobienia pianki, Sensitive Relax, marka Balea, zobaczmy. Uwaga. Ja, ale trafiłam z zapachami, no bo tak naprawdę nie znam tego zapachu i trochę widziałam w ciemno. Z aloesem i Tiare Blute. Kochani, piszcie, co to znaczy, jeżeli ktoś zna język niemiecki, nie jestem to ja. Kolejne tutaj mamy przegródki. Nie, no to jest, słuchajcie, tak zapakowane. Kolejna rzecz, którą zakupiłam, firmy Frosch i też jej nie widziałam u nas, jest to żel do prania. Nie do płukania, tylko do prania. I on jest do skóry wrażliwej, sensitive, z aloesem. Hipoalergiczny i też ta cena nie była jakoś super atrakcyjna, ale fajnie, że on jest w takim opakowaniu, bo jednak ten odpad z tego produktu będzie mniejszy niż z normalnej butelki. I no nie wiem, niby on jest na 20 prań, zobaczymy jak będzie z jego wydajnością. Ja ogólnie żele do prania i płynę do prania, to jest na maksa moja bajka, od lat nie używam proszków, nie lubię tego, jak wiecie, wstawiam pranie, ten proszek mi się wszędzie rozsypuje, skleja i w ogóle, więc już dawno z tego zrezygnowałam. I bardzo fajna oliwka dla niemowląt, której ja również używam do swojego ciała. Ja bardzo lubię co jakiś czas jakby na zmianę z balsamami używać oliwki, bo ona bardzo fajnie zatrzymuje nawilżenie w skórze i też natłuszcza, nawadnia tak jakby skórę, wygładza, więc bardzo, bardzo lubię. Oliwki też są bardzo fajne do różnego rodzaju masaży. I to jest najzwyklejsza oliwka firmy Bubschen. Wszystkie oliwki są fajne. Wszystkie oliwki są fajne.
z takim oto słonikiem, więc zobaczymy. Nie używałam nigdy takiej akurat oliwki dziecięcej, ale ogólnie temat dziecięcych oliwek jest mi bliski i lubię. Lubię nie tylko produkty takie, wiecie, profesjonalne, ale właśnie te dziecięce też są spoko. I kolejna rzecz to jest żel do toalety, również naturalny dęk mit, taki dość rzadki. Jeżeli kogoś ta tematyka interesuje, to wcześniej używam żelu takiego właśnie naturalnego firmy Kret i też był spoko. W temacie Frosha grejpfrutowy spray, który się tutaj widzę trochę rozlał, ale na szczęście był w osobnym woreczku, więc jest ok. Ja już go używałam. Zobaczymy jak będzie z jakby tym faktem, bo ja dopiero co zużyłam tak naprawdę Frosha, którego kupiłam w Rossmanie i ten niemiecki Frosh to mam 50% gratis, więc chyba to pakowanie w ogóle jest większe. Ile ono ma? Nie, no 750 ml. Chociaż nie wiem, czy zwykłe nie mam 500, nie pamiętam teraz. Zobaczymy, czy on będzie na przykład mocniejszy niż ten Frosh, którego używałam wcześniej. Ja też miałam właśnie Frosh taki kuchenny, kupiony gdzieś tam w Rossmanie właśnie. One są też w Auchan na sali, chyba w Carrefourze również można je zakupić. Droższy czy bardziej skuteczny? Zobaczymy. I ostatnia rzecz, która mnie zaintrygowała, ponieważ jestem kobietą, która bardzo lubi dbać o dom i takie rzeczy, no potrafią mi się mocno wkręcić. Jestem ciekawa, czy wam też. Wiecie, także czytasz opis produktu, czy stoisz przed półką w drogerii, czy w internecie i myślisz sobie, jak to jest tego używać, jak to będzie pachnieć, jak to będzie działać. I to jest właśnie ten typ nie-eko produktu, czyli pamiętacie Mr. Prepera, tego łysego ziomka, który dba razem z nami o nasze domy. Dlaczego on mnie słuchajcie zaintrygował? Dlatego, że to jest spray do oczyszczenia łazienki. Ja uwielbiam Antikal, który od lat kupuję w Niemczech. Jak wiecie, wiele z was kupiło go z mojego polecenia i go uwielbia, tak jak ja. I Antikal jeszcze mamy u góry, a do łazienki na dole właśnie wzięłam ten produkt. I dlaczego on mnie zaintrygował? Dlatego, że on ma mieć zapach febreze, czyli tego, u nas to się nazywa Lenor. Zobaczymy. O! Ej, Beskito, on pachnie Lenorem. Więc jeżeli on będzie miał mocne działanie i na przykład będzie dobrze usuwał jakieś tam, wiecie, osad, taki ala kamień, te wszystkie takie ślady od zbyt twardej wody, na przykład na kabinie prysznicowej i do tego będzie pachniał Lenorem, to będzie hit. Także potestuję i dam wam znać, jeżeli on się sprawdzi, to pokażę wam go w jakimś odcinku ze sprzątaniem, bo też dawno takiego odcinka nie nagrywałam. Kurczę, ale to jest mokre. Ale jak pachnie. Tak mi dłonie pachną, to chyba on jednak puścił farbę, że tak powiem, potocznie. To wszystko jest, tak, dokładnie to wszystko. Więc dam wam, kochani, znać, właśnie tak jak przetestuję te rzeczy, bo większość z nich dla mnie to jest nowość. I najbliższy odcinek, jeżeli chodzi o tę tematykę dbania o dom, jaki dla was szykuję, to porządki w spiżarni, w kuchni. Słucham? Idę. Tak, teraz mamy porę robienia obiadu, także będę się z wami też już żegnać i macie już zapowiedziany odcinek, on będzie już niedługo na moim kanale, sprzątanie spiżarni, w której trochę się zrobiło nieładu i trzeba wszystko fajnie posegregować, żeby wygodniej się po prostu korzystało. Dajcie znać, czy film wam się podobał, jakie fajne środki do czyszczenia domu i dbania o czystość wy możecie polecić. No i jak macie jakieś fajne niemieckie słodycze, to ja też zawsze chętnie, bo ja raz na jakiś czas słodycze zjeść muszę. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji, żeby nic was nie ominęło. No i co? Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa! Pa.